witajcie. Dzisiaj w nieco innej scenerii. Wygonili mnie z biura, więc postanowiłam ten czas nieco wykorzystać i nagrać Państwu króciutki filmik przedstawiający, prezentujący produkty, które w ostatnim czasie pojawiły się na naszej stronie. Można te produkty nazwać mianem październikowych nowości. Są to wszystkie produkty, które właśnie w październiku pojawiły się w naszej ofercie. Produkty, które za chwilę pokrótce przedstawię, zakupić można na naszej stronie, oczywiście rustykalneuchwyty.pl oraz naszym angielskim odpowiedniku na stronie oldstyle.eu. Od czego by tu zacząć? Zaczniemy od rzeczy najprzyjemniejszej, od winka. Niestety nie będziemy w stanie w tym momencie go otworzyć i się napić. Natomiast przedstawię produkty, które pozwolą w degustacji tego trunku w zaciszu domowym, w gronie rodziny, przy kolacji. Między innymi, albo przede wszystkim zaprezentuję nasze nowości, jeżeli chodzi o korkociągi do wina. Mamy kilka nowych sztuk, między innymi takie. Bardzo proszę. Bardzo fikuśne, dekoracyjne, wykonane są albo ze stali, albo z odlewu żeliwnego. Faktycznie są to produkty bardzo unikatowe, nie znajdziecie ich w żadnym innym sklepie, tylko i wyłącznie u nas. Oczywiście będą nie tylko praktyczne, ale i też będą zdobiły stół przy wieczornej kolacji. Więc zdecydowanie te produkty polecam. Wszystkie są do kupienia na naszej stronie i do obejrzenia. Kolejnymi produktami z tej samej jakby kategorii produktów są otwieracze. Otwieracze do butelek, które też wyglądają bardzo nietuzinkowo. Proszę spojrzeć, potem zrobimy kilka zbliżeń, żeby pokazać szczegóły. Mamy w swojej ofercie kilka nowych. Często pytaliście ostatnio coś innego, coś nowego z otwieraczy, w związku z tym pojawiło się, to jest produkt, który w zasadzie jest od wczoraj w naszej ofercie, żeby nie być gołosłowną, pokażę, że to są faktycznie otwieracze, które, nie wiem, weźmy pierwszy z brzegu, które są w stanie nam otworzyć ulubiony napój, więc to zabieram. Następną rzeczą, którą chciałabym pokazać, są to patery. Patery dekoracyjne wykonane ze stali, między innymi ta, którą tutaj widać. Mamy jeszcze jedną, nieco większą, jest to patera na ciasta lub na owoce. Patera wykonana jest ręcznie, może posiadać delikatne rdzewienie, może być gdzieś nierówna. Kolor jest szary, niemniej jednak nie jest to gładka szarość, posiada różne odcienie tej szarości. Po pierwsze produkt bardzo praktyczny, fajny do wykorzystania, pomocny przy każdej imprezie, przy każdym rodzinnym spotkaniu, więc to zdecydowanie polecam. Mamy dwie wersje, wersja nieco niższa, bardziej na owoce lub na warzywa i wersja wyższa na tort, na ciasta. W związku z tym schowam. W związku z tym, że mamy porę jesienną, zbliżają się długie jesienne wieczory, nie może zabraknąć czego? Oświetlenia. Stawiamy zdecydowanie na świeczniki tradycyjne. Pokażę mój faworyt, który myślę, że zachwyci niejednego klienta. Jest to świecznik pięcioramienny. On przychodzi do klienta w stanie do zmontowania. Wszystkie te trzy elementy, jedna, druga i trzecia, jakby trzeci element. Wszystkie są osobno. Klient według uznania je oczywiście montuje. Może być to świecznik zamontowany w ten sposób, czyli jest na równo, na pięć świeczek. Możemy go ewentualnie nieco zwęzić w ten sposób. Możemy z niego zrobić świecznik, to zajmie troszkę czasu, ale pozwolicie, może w ten sposób, że to przedstawię. Może być to świecznik trójramienny. Bardzo proszę, więc w krótkim czasie możemy z jednego produktu zrobić w zasadzie dwa świeczniki. Bardzo proszę. Produkt odstawiam, żeby nam nie zasłaniał. Kolejnymi elementami
w tym momencie skórzanymi, bo bardzo często pytaliście o coś nowego, coś ze skóry, nie mieliśmy takiego, nic takiego w ofercie, w związku z tym na Państwa życzenie zrobiliśmy dwa produkty. Hak wieszakowy, obszyty skórą naturalną, w haku jak i w uchwycie, bo jest to, można to stanowić oczywiście komplet, jest stalowy uchwyt, który jest pokryty naturalną skórą, tak to wygląda. Przesunę do przodu. Kolejnym elementem ze świeczników, bo trochę te uchwyty wcisnęłam w środek, jest świecznik okrągły, on jest tej wielkości. Na cztery świeczki. Tu już niestety nie ma możliwości modyfikacji ułożenia świec. Niemniej jednak wielkość, jak i sam charakter jest na tyle uniwersalny, że pasuje do każdego wnętrza. Idealny na duży, rodzinny stół, więc tu zdecydowanie go polecam. Kolejnym elementem, także z oświetlenia, są żeliwne, bardzo ciężkie. Świeczniki. Świeczniki te są na podstawie albo okrągłej, albo na podstawie kwadratowej. Nie są idealne, ale to wszystko jest celowe. Mogą mieć widoczne nierówności w samej strukturze, delikatnie mogą mieć inny odcień. Niemniej jednak no, dla nas jest to tylko i wyłącznie zaleta. Zdecydowanie polecam, bo faktycznie w każdym mieszkaniu czy w każdym domu myślę, że zdecydowanie się sprawdzą. Przepraszam, że tak ścieram, ale świeczka po prostu się kruszy. Kolejnym elementem, który chciałabym pokazać, w zasadzie nie jest to rzecz potrzebna, konieczna w każdym wnętrzu. Jest to spinacz, nieco większych rozmiarów niż ten standardowy nasz spinacz biurowy. Jest to spinacz, który służy jako zakładka do książki. Akurat w lesie nie mam nic takiego pod ręką do czytania, więc nie jestem w stanie go pokazać. Ale jest to fajna alternatywa dla takich standardowych, papierowych zakładek do książki. Jak już szaleć w stylu rustykalnym, retro, to zdecydowanie można też zmienić standardową zakładkę na taki oto spinacz. I ostatnim elementem dekoracyjnym, jaki chciałabym Państwu pokazać, to jest koń. Koń jaki jest, każdy widzi, tak najprościej powiedzieć. Jest to koń wykonany ręcznie, z drewna, na metalowych płozach. Jest to koń, wiadomo, w kolorze niebieskim, tego nie da się ukryć. Jest to produkt wykonywany, tak jak mówiłam, ręcznie, na zamówienie, ten specjalny dla naszego klienta, który już niedługo znajdzie swój nowy dom. To jest wersja L, czyli wersja największa. W swojej ofercie mamy także w rozmiarze M i S, w różnych kolorach. I chyba tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że nieco zaciekawiłam, nieco zainspirowałam Państwa, jak można wykorzystać nasze produkty, co by się Wam jeszcze przydało. Koniecznie w komentarzach pod filmikiem piszcie swoje sugestie, czy się te produkty Wam podobają, czy się Wam nie podobają, co nowego byście chcieli zobaczyć w naszej ofercie. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. To co, nie zabieram więcej czasu. Pozdrawiam, do usłyszenia, do kolejnego wejścia.